Zgodnie z zapowiedzią startujemy z serią pytań i odpowiedzi dotyczących autobusów elektrycznych. No to jedziemy! Na wstępie musimy trochę sobie powiedzieć o klasyfikacji źródeł napędów, bo tutaj możliwości jest bardzo dużo, więc żeby była jasność, rozrysujmy sobie to na pewnym schemacie. Pierwszą klasą pojazdów będą autobusy spalinowe. I tutaj mamy najpierw pojazdy zasilane olejem napędowym, czyli to jest najpopularniejsze paliwo wśród autobusów. Następnie będą to autobusy gazowe i tutaj mamy dwie opcje. Mogą one być zasilane płynnym lub sprężonym gazem ziemnym. Odpowiednio one są oznaczane LNG i CNG. Kiedyś produkowano też autobusy na benzynę, ale obecnie są one już wyparte przez pojazdy z silnikiem diesla, czyli na olej napędowy. Drugą taką dużą kategorią pojazdów będą pojazdy hybrydowe. I tutaj z reguły jest to napęd elektryczno jakiś inny. Pod względem elektryczny przede wszystkim w tym sensie, że ma na pokładzie baterię z wspomagającym napędem i zapewnia też rekuperację energii z hamowania. I tutaj mamy bardzo dużo możliwości. Może to być połączenie silnika diesla z silnikiem elektrycznym. Może to też być silnik gazowo-elektryczny. Może to być autobus solarny, czyli zasilany z energii słonecznej, ale również zawierający baterię na pokładzie i rekuperację energii przy hamowaniu. Testowano tego typu rozwiązania stosowane w autobusach, jednak nigdy to się nie opłaciło kompletnie, a obecnie jedyny sens stosowania paneli słonecznych wykazały miejskie zakłady autobusowe w Warszawie. Przy montażu takich paneli na dach autobusu wykazano około 5% oszczędności w zużyciu paliwa. Kolejna grupa pojazdów to autobusy wodorowe. I tutaj one mają ogniwa generujące energię elektryczną w reakcji utleniania paliwa wodorowego. Jest to rozwiązanie raczej drogie. Według unijnych raportów, do których dotarłem, takie autobusy mogą być nawet trzykrotnie droższe od autobusów z silnikiem diesla. Specyficzną odmianą hybrydy może być duobus. I tutaj mamy zarówno silnik spalinowy, jak i elektryczny, ale trzeba zważyć na to, że niezależnie na każdym z tych silników pojazd może pokonać duże odległości. I to jest ta zasadnicza różnica od hybrydy spalinowo-elektrycznej. Spotkałem się też z pojazdami typu tri-breed. To pojazdy wodorowo-bateryjne i jeszcze z wykorzystaniem ultrakondensatorów do gromadzenia energii z hamowania. Takie coś opracowano w 2008 roku na Uniwersytecie w Glamorgan. A ostatnią kategorią pojazdów, do której właściwie zmierzamy, są autobusy elektryczne. Bardzo specyficznym typem autobusu będzie żywobus, bo tutaj ten pojazd miał wewnątrz siebie niezależne koło zamachowe, które było rozpędzane na przystankach, pobierając prąd z sieci trakcyjnej. W momencie, gdy pojazd chciał ruszyć z miejsca, nastąpiło przełożenie napędu na koło zamachowe i w ten sposób autobus się rozpędzał. To było bardzo specyficzne rozwiązanie. Ciekawy jestem, czy gdzieś stosowano to na większą skalę. Następny pojazd to trolejbus. Te pojazdy już raczej doskonale znacie. Wiadomo, są one uzależnione od sieci trakcyjnej, choć obecnie montuje się w nich baterie umożliwiające przejazd krótkich dystansów niezależnie od sieci trakcyjnej. I na koniec dochodzimy do docelowego pojazdu, o którym najwięcej tutaj sobie poopowiadamy, czyli o autobusach bateryjnych. Ich podstawowym źródłem energii jest zasilanie z baterii. Ładunek ma pozwolić na przejazd określonej liczby kilometrów. Jaki jest stosunek czasu ładowania baterii do czasu jazdy na nich? Pytanie wydaje się być proste i szybkie, ale odpowiedź będzie bardzo, bardzo skomplikowana. Po pierwsze, zależy to od tego, jaki przyjmiemy sposób ładowania autobusu. I tutaj mamy trzy główne nurty ładowania. Może to być wtyczkowe, czyli często określane po angielsku plug-in. Możemy też ładować pojazdy indukcyjnie, na przykład z płyty umieszczonej pod jezdnią, a także dzięki pantografowi z sieci czy z szyny napowietrznej. Dalej sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, bo mamy ładowarki różnej mocy i autobusy również mają baterie różnej pojemności. Jeśli chcemy na przykład ograniczyć energię baterii w pojeździe, no to musimy zastosować te ładowarki szybkie i na dodatek rozmieszczone gęściej, żeby pojazd mógł od jednej do drugiej przejechać
potrzebny dystans. A dlaczego chcemy ograniczać pojemność baterii? No tutaj głównym powodem jest ich ciężar. Są one bardzo ciężkie. Takie duże zestawy baterii ważą nawet 5 ton. Baterie też zajmują bardzo dużo miejsca. W takim typie pojazdu zużywamy więc energii nie tylko na przewóz pasażerów, ale też na ciągnięcie razem z sobą tych wszystkich akumulatorów. W Berlinie spotkamy się z systemem indukcyjnym. Pętla zostaje tutaj zatopiona w jezdni, wytwarza pole elektromagnetyczne, a podwozie autobusu dostosowane jest do ładowania. Przy tym typie ładowania szczególnie zwraca się uwagę na straty energii. Łącznie w Berlinie eksploatowane są 4 Solaris Urbino w wersji elektrycznej z baterią o pojemności 90 kWh. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że pojemność baterii, czy w sumie energię tych baterii, określamy zawsze w kWh. Ładowanie odbywa się z mocą 200 kW. Autobusy mają do pokonania trasę nieco dłuższą od 6 km. Ładowanie poprzez pantograf spotkamy na przykład w Szwecji. I tutaj ta ładowarka jest o bardzo dużej mocy. Nawet od 0,5 do 1 MW. Ma to pozwolić doładować autobus w przeciągu 3 minut, umożliwić mu pokonanie następnych 18 km, nawet z włączonym ogrzewaniem pojazdu. W pojeździe zbudowanym na bazie polskiego MZ-a umieszczono baterię o pojemności 100 kWh. Z tego przykładu by wynikało, że możemy spokojnie ładować pojazdy na pętlach i one będą w nieograniczony sposób mogły kursować w ciągu dnia na trasie. Rozwiązanie wtyczkowe zastosowano w Warszawie, choć autobusy przystosowane są też do ładowania poprzez pantograf. W tym przykładzie pojazdy wyposażone są w duże baterie, bo ich energia wynosi 208 kWh. Zastosowano ładowarkę polskiej firmy Ekoenergetyka o mocy 120 kW, ale jest też możliwość obniżenia jej mocy do 40 kW w trakcie ładowania, na przykład w trakcie nocy. Zgromadzona energia elektrycznym Solarisom pozwala przejechać dystans ponad 150 km. Nie jest to dystans wystarczający do kursów przez cały dzień, więc w ciągu dnia pojazdy muszą zjechać na dodatkowe ładowanie. I tutaj czas ładowania określa się na 4-5 godzin w nocy i około 2 godziny w ładowaniu szybkim. Miejskie zakłady autobusowe określiły też zużycie energii przez te pojazdy na poziomie 1,1 kWh na kilometr. Największe baterie wożą jednak pojazdy chińskiej firmy BYD, bo tutaj mogą one nawet mieć energię 324 kWh. Teoretycznie ma to pozwolić pojazdowi przejechać do 250 km na jednym ładowaniu. Konsekwencją tego są jednak duże kolumny baterii umieszczone wewnątrz pojazdu i one zajmują przestrzeń pasażerską. W efekcie pojazd może też mieć ciężar 18 ton. To są zaledwie 4 przykłady pojazdów elektrycznych, ale jest ich znacznie więcej, a badania w eksploatacji autobusów elektrycznych prowadzi się też w ramach unijnego programu ZEUS. I tutaj jest on poświęcony testom różnych technologii w aspekcie autobusów zeroemisyjnych. Pojazdy testowane są też w różnych warunkach. Jeśli odwiedzimy ich stronę internetową, to po rejestracji będziemy mieli dostęp do krótkich raportów poświęconych testom pojazdów w różnych miastach. Autobus elektryczny szybciej ładuje się z trakcji czy stacji ładowania. I jaki zasięg mają te pojazdy? Jak już Wam przytaczałem, większe mocy ładowania raczej mają te rozwiązania oparte o pantografy i ramię z siecią czy z szyną prądową niż ładowanie wtyczkowe. Co do zasięgu, tak jak już wspominałem, dla autobusów miejskich w zakresie od kilkudziesięciu do nawet 250 km. Rekordzistę pod względem zasięgu autobusu miejskiego znajdziemy jednak w Stanach Zjednoczonych. Tutaj testy przeprowadzono na autobusie elektrycznym Proterra, który pokonał dystans 415 km z bardzo niskim zużyciem energii na poziomie 0,5 kWh na kilometr. Pojazd na pokładzie miał baterię wcale też nie taką największą, bo o łącznej energii 257 kWh. Jednak ten rekord jest daleki od dystansu pokonanego przez międzymiastowy autokar elektryczny w Australii. Testowany tam pojazd pokonał dystans 1018 km na jednym ładowaniu. Wiadomo jednak, że testy te prowadzone są w warunkach kontrolowanych. Pojazdy te nie są obciążone dużą liczbą pasażerów, więc trzeba to mieć na uwadze, że w przypadku obciążenia i różnych warunków ruchowych
pojazdy te będą miały inny zasięg. Inny, no na pewno niższy. Autobusy elektryczne wcale nie są takie ekologiczne. Akumulatory są niebezpieczne dla środowiska przy wytwarzaniu i utylizacji, poza tym są mało trwałe. Elektryki to tylko chwilowy trend. Niedługo wszyscy o nich zapomną i wrócą do diesla. Jak na razie jednak wszystkie znaki na niebie i liczby mówią, że będzie zupełnie inaczej i jest to raczej trend już nie do powstrzymania i tylko będzie się rozwijał dalej. Najpopularniejsze w bateriach są baterie litowo-jonowe, a te przecież znamy już z powszechnie stosowanych przez nas urządzeń elektronicznych. Oczywiście są to znacznie mniejsze źródła energii, no ale ich skala liczona jest w miliardach sztuk. Z tego co wyczytałem, główne ryzyko związane z tymi bateriami jest z ogniem lub eksplozją w przypadku przegrzania lub przeładowania tych akumulatorów. Ale w bateriach są zastosowane zabezpieczenia przed tymi zjawiskami, odcięcie napięcia w przypadku przegrzania lub zbyt dużego prądu, wentylacja takich akumulatorów. Wychodzi jednak na to, że głównym problemem wykorzystania tych baterii ponownie jest przyczyna ekonomiczna. Przetworzenie tych baterii jest znacznie droższe od produkcji nowej jednostki. W związku z tym akumulatorów będzie przybywać, odpadów także będzie przybywać i na pewno potrzebne będzie miejsce do ich składowania. Are the electric buses really ecological? I heard that their batteries contain a lot of toxic substances and their disposal is quite a challenge. Nie spotkałem się jednak z informacjami o bezpośrednim zagrożeniu dla środowiska tych odpadów. Za każdym razem zwracano jednak uwagę na wyzwania związane z przetwarzaniem baterii litowo-jonowych. Najpierw rozbiera się te baterie do najmniejszych możliwych modułów, a później przeprowadza się proces pirometalurgiczny, czyli wrzuca się je do pieca w celu wyodrębnienia poszczególnych metali. W przypadku baterii litowo-jonowych głównie uzyskuje się takie metale jak miedź, kobalt, nikiel i żelazo. Rzeczywiście w trakcie tego procesu mogą być wyzwolone potencjalnie toksyczne gazy, jednak stosuje się kroki zapobiegawcze celem oczyszczenia tych toksyn. Zwraca się jednak uwagę na pewną dowolność w wykorzystywaniu materiałów przez producentów baterii i tutaj mogą też oni stosować te wspomniane wcześniej pierwiastki toksyczne. W związku z tym osoba przetwarzająca takie baterie musi dokładnie znać ich zawartość, by móc odpowiednio przygotować proces przetwarzania. Co sądzisz o rządowych planach stworzenia w pełni polskiego elektrycznego autobusu? Czy nie lepiej wspierać obecnie na rynku polskich producentów? Wydaje mi się, że jednak ten pojazd mimo wszystko powstanie na bazie obecnych polskich producentów autobusów. Z tego co udało mi się dotrzeć do założeń projektu, jego istotą jest to, żeby kluczowe komponenty autobusów elektrycznych, takie jak bateria, falownik, układ napędowy i infrastruktura ładująca, były produkowane w Polsce. Mnie zastanawia, czy taki pojazd oparty na polskich komponentach będzie w ogóle konkurencyjny, czy to na rynku europejskim, czy światowym. Z drugiej strony polskie firmy często borykają się z problemem braku własnych produktów, czy importem rozwiązań z zagranicy, więc to byłby na pewno pozytywny impuls do rozwoju tych polskich produktów. Mimo wszystko ten produkt końcowy jest tu najbardziej wyspecjalizowany. Ciekawy więc jestem, na ile wartości takiego autobusu elektrycznego składają się jego poszczególne elementy, a na ile połączenie tego wszystkiego w całość. Na pewno więcej w tym temacie porozmawiamy, gdy już tego typu pojazdy powstaną. Jak myślisz, czy jak inni producenci autobusów wejdą w branżę autobusów elektrycznych, to czy Solaris straci swoją pozycję lidera autobusów elektrycznych w Europie? Jak tylko pojawi się więcej zamówień na elektryki i przestanie to być jakąś fanaberią przewoźników, to na pewno każdy liczący się producent pojazdów na olej napędowy będzie zmuszony do wejścia w branżę autobusów elektrycznych. W Chinach ci najwięksi producenci mają w taborze pojazdy elektryczne. Oczywiście jest tutaj Byt, który od samego początku produkował pojazdy elektryczne, ale też elektryka ma Yutong, Wushulong, Zongtong, jeśli to się w ogóle tak czyta, pewnie nie. Myślę jednak, że to, jakie znaczenie nabiera ten rynek, pokazał ostatni prestiżowy konkurs Bus Eurotest na najlepszy autobus w Europie. I tutaj po raz pierwszy w szranki stanęły wyłącznie pojazdy nisko- lub zeroemisyjne. Warto podkreślić, że pojawił się na nim jeden gazowy pojazd firmy Mercedes
i aż 4 elektryczne autobusy marek Ebasco, Iwizar, Van Hol i Solaris. No i ten ostatni zdobył statuetkę najlepszego autobusu miejskiego na rok 2017. Zresztą Solaris ceniony jest za to, że elastycznie podchodzi do zamówień i potrafi dostosować swoje produkty do oczekiwań poszczególnych klientów, więc konkurentom na rynku polskim czy europejskim na pewno będzie pod tym względem trudno. A w samej Polsce mamy zresztą nie tylko elektrobusy Solarisa, ale też pojazd oferowany przez firmę Ursus. Czy istnieje już w Europie czy na świecie w pełni elektryczna sieć komunikacyjna? Co sądzisz o wymianie całego taboru na autobusy elektryczne w Zielonej Górze?